Cześć, siebanko, witajcie w kolejnym odcinku z Farming Center 2019. Oczywiście odcinek kolejny z serii Felsbrun. W dzisiejszym odcinku robimy wielkie zliwa, bo będziemy kosić dużo, dużo rzepaku. Nie wiem ile hektarów, szczerze mówiąc nie wiem ile hektarów, bo nie liczyłem. Ale bardzo dużo mam około chyba 20 hektarów rzepaku. Pamiętacie w poprzednim odcinku? Był timelapse ze sprzedaży i kupiłem dwa pola tutaj. Pole numer 12 kupiłem i pole numer 22 kupiłem. Tego nie było na odcinku. W sensie było to na odcinku pokazane, ale nie wiem czy wszyscy oglądali. Więc dlatego na wstępie powiedziałem. Albo jeszcze pokażę wam na mapie, żeby nie było, że mam pole 22 i 12. Tutaj będzie oczywiście sobie John Deere kosił, a ja będę sobie Lexenem kosił. Ja będę sobie kosił Lexenem na polu numer 22. I dobra, pierw puszczam sobie tutaj John Deere'a. Dobra, John Deere leci. Lexen to za chwilę. Ale mnie bardziej interesuje John Deere 8R. Żeby zaprowadzić na pole numer 12, żeby miał gdzie sypać. Bo oczywiście Fendę sobie zaprowadziłem już. Fendę tu stoi na polu numer 22. Widać na minimapie, jest z przodu nawet widać, że stoi. Dosłownie minutę przed odcinkiem go zaprowadziłem, bo wiadomo. Tu jest. Tu nie ma co ogarniać tak naprawdę na tej serii, bo to wszystko miałem ogarnięte. Zastanawiam się nad bykami. Bo mam dwa byki do sprzedaży. Właśnie chyba je. Oj. Chyba je zaraz sprzedam. Zarobię za nie 1900, ale wiadomo, zawsze te 1900 do przodu. Czas na. W środę tak. Na 5 możemy puścić. To jest 8 rano. Możemy czas na 5 puścić, bo jest 8 rano. No wiadomo, że. O, 4 tony z przejazdu. Tutaj sobie go na razie postawimy. Tylko rozplandekuję go. Dobra. Teraz idę po Lexena. I zaraz. O, bo dobra, ja jestem od razu, już to sprzedam te byki. Chodzi oczywiście o Holsteina tego. Tego, dobra. Potwierdź. Czyli mamy 7 krów mlecznych. A trawy w stogu ile jeszcze mam, żeby je skarmić? 260 tysięcy litrów, więc jeszcze do karmienia jest. Co ja miałem? A ja po Lexena szedłem. Przeszedłem koło Lexena, ale poszedłem od niego, nie wiem dlaczego. No bo. Lexen jest taki dobity już? Źle go widać? Nie, coś się musiało zbugować po prostu. Lexena nie składam, bo zaraz będę go rozkładał. Oczywiście pole 22 będziemy kosić. I przejedziemy się. Też asfaltem się muszę przejechać. Bo tam nie ma inaczej jak dojechać na to pole. No tam dołem, wiadomo, koło jeziora mógłbym przejechać, ale nie wiem czy bym się tam zmieścił. No i oczywiście kolejny odcinek z serii Felsbrun, jak mówiłem. Rozwijam się, bo w poprzednim odcinku po zimie sprzedałem. Kupiłem dwa pola. Właśnie nie wiem ile mam kredyty, wiecie? Może jakbym miał dosyć mało kredyty, to bym sobie dobrał jeszcze 13, to już by miał fajne wielkie pole po lewej. A co oznacza fajne wielkie pole po lewej? Że na cosplayach będą mogli wtedy latać już kombajny. Zresztą będę tak średnio na cosplaya, ale chodzi o to, że jakbym ładnie poprzecznik i poobcinał, to na pracownikach, tak? Czy w rzepaku też się idzie ogarnąć, bo rzepak aż tak mi daje. Gorzej jest z pszenicą. Ale dobra, dam radę jakoś. Bo chodzi o to, że jakbym miał tą 12, to już bym miał połowę mapy wykupione, nie? Już by było zarąbiście. A właśnie, jak ja stoję z kredytem? Bo ja nawet nie wiem, jak ja ile mam kredyty. Łee! 5000 tylko. No spokojnie. Ja mam 5000 kredytów, tylko co? Nie ma co się bać. Można brać. Poza tym i tak panele są jeszcze mam, więc one kręcą i kasę dają. A na sobie mam 180 godzin chyba. Czym zaraz powiem wam, zobaczę, bo sam nie wiem dokładnie ile. Ostatnio było 180.
a na dzisiejszy moment jest. A, 178. No to dużo się nie pomyliłem. Mamy 15 lat w tej grze przegrane. 15 sezonów. No ale teraz mam takie maszyny i taką kasę, że ja mogę co sezon kupować jedno wielkie pole za 500 000. Ale rzepaku będę miał od cholery. Mi się zdaje, że nawet chyba to nawet w silosa nie wejdzie. Nie wiem, czemu mam takie wrażenie, jakby to w silosa nie miałeś. Bo patrz, ile ma rzepaku. W ogóle te dwa pola tylko miało być rzepaku, a tych dwóch pól nie miało być w ogóle kopanych. Tylko tak na zimę sprzedawałem, patrzę, mam tyle kasy. Kurde, fajny rzepak. Tutaj, jakbym to połączył, to zarąbiste pole duże będzie. To mówię, trzeba brać. I tak się właśnie też stało, że dokupiłem sobie pole rzepaku. Nawet w sumie dwa pola. Nakupiliśmy ile hektarów? 9 hektarów rzepaku, no. Czyli jak 9, no to tam w tych dwóch kawałkach 11 hektarów będzie jak nic. Więc 20 hektarów rzepaku, no to. Zatem mi wydało po 20 ton, no to mamy 400 ton, tak? Chyba co mamy ile? 500 000. Może by ciężko to zmieścić. Owsa mam 3 pola. 3 pola. No, pole 33 to nie wiem, co będę z nim robił. Może bym przebudował gospodarstwo. Ale nie, chyba nie będę przebudował. Po prostu zrobię sobie to małe pole i tyle. Takie będzie na dobitkę sobie takie pole. Może jaką bawełnę by tam siali? Nie wiem, zobaczymy. Nie myślałem nad tym jeszcze. Bo zastanawiam się na tej serii, czy coś jeszcze dokupywać. No bo w sumie klas ma 2 godziny. Ciężarówki muszę kupić, żeby na zimę szybko szły plony sprzedawać. I przeładowczą jakąś fajną bym sobie ogarnął. Żeby John Deere'a do przeładowczej, a ciężarówki zostały sobie na miedzy, tak? I będę ciężarówkami woził. Też by fajny pomysł. Też by fajny. Fajny plan mógł z tego być. Oczywiście te dwa kombajny zostały. Także wtedy może by zmniejszył ten. Pomocnica jest pewna, dobra. Dalej do końca. W sumie pół pola rozgoliłem, jakby nie było tego rzepaku. Znaczy nie pół pola jeszcze, ale no prawie. Właśnie nie wiem, czy zmieniać to na 10 prędkość roboczą. Bo jakbym zmienił, to wiadomo, tak też by wolniej szło. Myślę, że z pszenicą mógłby być problem, żeby to ogarnąć, ale. Jakbym poprzed odcinkę ładnie poprzecznaki wszystkie porozcinał. To czemu by nie? Bo fajdruna trzeba kończyć, a czy kończyć? No. Znaczy nie teraz jeszcze, ale wiadomo, że. Przyjdzie na to czas, tak. No ale perfidnie to zrobił, że się odwrócił mnie. Że akurat mu się skończyło miejsce, jak się obrócił, a nie mógł lekko szybciej. Jakby lekko szybciej mu się skończyło, to bym się bardziej cieszył. Bo bym musiał go zwalniać, ale no dobra, niech będzie. W sumie i tak bym musiał go zwolnić, bo by po 80% rurę chyba złożył. Bynajmniej na kuskę tak robił, ale nie wiem, czy na pozycji teraz by robił. Czyli jeden zrobił 2, 4, 5 przejazdów. 5 przejazdów i zebrał 23 tony, no to. No to z tego pola będzie 100 ton rzepaku, no to łopa. To nie ma szans, że ja to zmieszczę. Będzie gdzieś na hałdę chyba sypać. No ja rzepak oczywiście po odcinku będę kosił. Albo zrobię sobie godzinny odcinek z rzepaku. Ten odcinek będzie godzinny. Bo myślę, że jakby był godzinny odcinek, to nawet dużo jestem w stanie odkosić tego rzepaku. Wiadomo, jęczmień owiec jeszcze jest nieurośnięty. Jest pomysł, jest pomysł. Owiec jeszcze nie jest gotowy do zbioru, więc akcja owiec by była w kolejny odcinek. A mamy dopiero 9 minutę, panie, to jeszcze 50 minut. To jestem w stanie, jakby ładnie poprzecznaki odjął, to jestem w stanie 10 skosić, a 8 to wiadomo, poza odcinkiem bym się zgodził. Dobra, podjadę do końca i zacznę wysypywać tutaj klasa. I wskoczę szybciutko do Rzymdira. Pszenicy z Mania, tym z Kruksem. Pszenicy na pol numer 10 kosiłem. 45 minut chyba było koszone. Ale wiadomo, że pszenica dużo lepiej daje, tak?
tam mieliśmy połowę okrążenia zrobione, ale no dobra, jakby nie było bez tego połowy okrążenia, bez tej połowy okrążenia, może tak. No to jestem w stanie zgolić. Myślę, że rzepaku dobre pół godziny jestem w stanie tam to zgolić pole. Tu jest ten. Więc myślę, że jakby pół godziny, to jestem w stanie to zgolić. W sumie jakby jakiś ciągnik by się przydał, szczerze mówiąc. Jakiś typu Axion 900. Myślałem nad... Dobra, zaraz zobaczę, jakie są ciągniki. Myślałem nad ciągnikami, no bo mam tylko tą 8R tak naprawdę wielkiego. Może taki Massey by wleciał. Albo New Holland T8. Może Valtra. W sumie Valtra 400 koni, tak? W sumie ten Massey też by miał 400 koni. Ale poczekaj. Valtra na chip tuningu ma 400 koni maksymalnie, tak? Tak. Massey też ma 400. Może takiego Magnuma bym sobie kupił? 435 koni. Fajny Magnum. Magnum i Fendt 1000. Myślę, że to by było luks. Bo nic większego na razie nie chcę. Długo chcę na tych 15-metrowych siemnikach działać, bo one są najlepsze. Kupić sobie na przykład 4 takie siemniki i siać, tak? Oczywiście na kursplayach. No 11 się nie opłaca niczym robić. Nic się niczym. Ani kursplayem, ani pracownikiem, bo 11 to jest takie małe pole, że najlepiej się opłaca samemu to robić. No i 22 tutaj jak już będzie co, to już wtedy można sobie spokojnie sobie kursplaya zatrudniać na siebie. I on sobie sieje tutaj te pole, a ja sieję sobie inne pole i jest fajnie. W sumie się wów tutaj robi dwa odcinki. Oj, przepraszam. Zajęły mi dwa odcinki z siewów. Bo tutaj jak było koszone, tutaj ja to siałem sam. No, tutaj do mnie było zasiane, ktoś tam musiał płacić tylko dosiewać troszeczkę, ale to niedużo. A tak to wtedy mieliśmy cały odcinek, full pędzel. Tam chyba 40 minut wyszło, czy tam 30 parę. I żeśmy zasiali raz, dwa, trzy, cztery pola. Te cztery pola zasiałem wtedy. Myślę na tą 16. A tam będzie dużo zabawy z terenem, ale to dwa, wiadomo, ja sobie to kupię, ale teren będzie zabawy z terenem, to ja będę sobie po odcinku robił. No i tutaj będziemy coś musieli wydarzyć, tutaj 30, 31 i tutaj 32. Tutaj w ten rejon trzeba uderzyć, żeby tą górę tak zniwelować. W sensie mniej więcej chcę zrobić pola tak jak mieli od zera, no od zera mieli. Mafia Solec, wiem, że może będę ściągał trochę, ale bardzo mi się podobało ich pola. Boję się tutaj z tym 28-29 coś kombinować. Chcę, żeby tak... Właśnie nie wiem, jak to wyjdzie, bo nie mam kasy na to. W tym momencie oczywiście. Ale zobaczę, coś się wystrugę. Bo tutaj fajne pole to na tej górce by było. Przede wszystkim wielkie by było. Raz próbowałem robić, to mi nie wyszło. Nic się nie wyszło, no bo ja to w ogóle źle zaczęliśmy robić wtedy. Z artystą to robiłem. Bo artysta to zamiast tak etapami jakoś ładnie to wygładzić, to on praktycznie do zera. On tę płaskę zrobił, ten słup lewitował. Więc to tak było. Nie chcę tak robić. A tutaj tą 29 trzeba będzie przerobić. Czy góry za 3 miliony będę kupywał? Nie. Raczej nie. Na tą górę na deskę 900 na pewno będę chciał zniwelować. Się zniwelować. Wygładzić trochę. Nie, że do zera, tylko trochę bardziej tam ściąć. Nie? I tutaj może ten przejazd tutaj na zamek i tak nie będę raczej jeździł, a wręcz na pewno. Więc tutaj tą drogę można by było usunąć. I tutaj połączyć to pole i tutaj takie tak gdzieś tutaj zakończyć. Bo tutaj tego cypla chyba do sklepu nie będę robił. Ale zobaczę, to jest... O! Naprawiło się, bo teraz się kolor zmienił, bo wtedy miałem takie przezroczyste. Tutaj chodzi o naprawę i o paliwo, że miałem przezroczyste, tego praktycznie nie było widać, tylko wskazówkę było widać. Ale się naprawiło, więc to jest fajne. No i fajnie sobie leci jakoś. 180 godzina się zbliża. No oni tam na zera mieli chyba 400 godzin naklepane, ale oni ile oni mieli odcinków tam. To się ja nie mogę się do nich porównywać.
Tylko, że oni też mają łatwiej, bo są w trzech. Na przykład oni w trzech tyle roboty mogą zrobić w tym samym czasie, co ja sam robię, tak? To, że ja mogę sobie cosplaya napuścić i tak samo praktycznie wychodzę, ale wiadomo, jednak co człowiek, to człowiek, tak? Nigdy nie było. W sensie, co grasz, to grasz. Bo wiadomo, że grasz to szybciej ogarnij lepiej, tak? Bo na nawrotach to sobie na nawigacji pojedzie tam na przykład co drugi przejazd i też dużo szybciej to idzie niż pracownik, zanim sobie podjedzie do końca pola, podniesie pług. Znaczy pług, no dobra, dajmy siebie, tak? Jeżeli mu sobie dać do końca, podniesie ten siewnik, zawróci, cofnie, opuści, to trochę czasu schodzi, tak? A wiadomo, że jak na kostle, na nawigacji się kosi, no to raz to idzie. Pojadę sobie tym kombajnikiem, bo zaraz taki do Jandy Run sypać. Ogólnie kiedyś robiłem godzinne odcinki i myślę, że trzeba wrócić do tej akcji godzinnych odcinków. Bo to myślę, że Feldrun zasługuje na to, z racji tego, że on jest raz na dwa tygodnie praktycznie. Raz na dwa tygodnie, no to przez pół godziny to ja gówno zrobię tak naprawdę. No, tak więc... Dobra, co sobie mogę puścić? Odpalić Jandira? Pewnie powiedziałem, że będę z tego pola 100 ton. Nie wiem, ale 60 ton na pewno będę miał. 60 ton leciutko tutaj będzie z tego pola. Więc... Nie ma tramy, nie ma lipy. Oczywiście Jandira sobie puszczę na tych długich przejazdach, a ja sobie te kliny wszystkie i te krótkie tutaj na 10 wykoszę. Bo wiadomo, że jak leci pracownik, to on po długich najlepiej niech sobie jeździ. Zobaczymy, czy on tylko do 80 się wysłuchuje i pojedzie, czy... Więc ja sobie w razie czego do niego wsiądę, żeby go szybko zwolnić. I zobaczymy, było 82% i zobaczymy, co zrobi. A, dobra, to jednak zwykły pracownik nie tak robi. Znaczy, to tylko na cosplayu ten kombin ma problem. Bo tak to widzę, że na zwykłym pracowniku to on sobie elegancko to do zera sypie. Nie wiem, dlaczego na cosplayu tylko do 80 wysypuje i odjeżdża. No, ale dobra, niech już tak jest. Dobra. Ile tu zostało przejazdów? 3 chyba. No, takie dobre 2,5. Lecimy, grzejemy. Powiem wam, że nawet dobrze, że jeździmy te 17 na godzinę. No przynajmniej jak jest godzinny odcinek, to mogę dużo sobie ogarnąć, bo mamy 20 minut prawie. A ja skosiłem już... Ile hektarów? 6,5 hektara skosiłem. Gdzie na 10 na godzinę nie byłbym w stanie tyle skosić. Nie byłbym w stanie tyle skosić, bo on mi skosił połowę mniej. No prawie połowę, bym jakieś ze... No, 3 hektarem się, że miałbym skoszony w tym czasie. Co teraz skosiłem te prawie 7 hektarów. Więc no spokojnie. Jest tylko to jedno pole rzepaku mi chyba zostanie do koszenia. Okej. Okay. O! Dobra, bez GPS-a sobie jadę te 3 ostatnie przejazdy, bo po co? Dobra, nie ma problemu. Bo wiadomo, że tę ósemkę, pole numer 8, 9, 17, 18, 19, czyli to koło gospodarstwa. Tutaj najwięcej odcinków z tego pola mam, więc nie chcę tam już kolejny raz tego kosić. Tych. No i tak to sobie jakoś leci, nie? Tutaj jest zbyt dużo ogarniania tych klinów, żeby puścić pracownika.
Ewentualnie tak bym musiał puścić go, ale ten klin bym musiał wykosić tutaj, to wykosić, to wykosić, te cycki, to... No, to powiem wam, że za dużo czasu spędzi. Mam na 10, zrobię sobie szybkie dwa poprzeczniaki. Tutaj od dołu szybkie dwa poprzeczniaki zrobię i John Deere'a puszczę tutaj, od tej strony. I on sobie będzie elegancko w prawo ciął. Dobra, grzejemy. Rozkładamy rurę. Wysypujemy. Od razu bym ten owiec skosił, ale no nie da się. No mam 39 tysięcy, więc jakoś to leci. Dzisiaj ogólnie cały odcinek krasikiem będziemy kosić. Bo John Deere'a wolę na pracowniku, bo ma większy zbiornik, tak? A ja wolę sobie krasikiem poobcinać sobie ładnie mu te wszystkie rzeczy. Dobra, syp, 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 syp. Czy ja muszę się składać na tamto pole? Nie. Koguciki sobie łączymy. Przejedziemy się asfaltem. W sumie jakby tutaj 11 była przekoszona, to dużo lepiej by się jechało. O! Dobra, zarąbiście. Jakby to było, nie było tego, no to bym na prosto sobie przeleciał, ale się nie dało. A John Deere'em? Czy ja się będę musiał składać? Tam przejadę za domkiem? Nie wiem. Ewentualnie przejadę się koło 13, tak jak tutaj jechałem teraz tym klasem, to tak samo się przejadę. Tak więc... Syf. U ciebie na biurku. Dobra, dobra, dobra. Trzy poprzeczniaki sobie jednak wytnę, żeby on się tu nie blokował o nic i tylko grzał pełen pędzel. Też by wystarczył, ale jak będę miał na 3, to będzie jeszcze lepiej. Wtedy już będę na pewno spokojny, że on sobie tu da radę i się wykręci. A ja wtedy sobie tu ładnie GPS-a puszczę i mu to ładnie wszystko poobcinam, te brzuszki. Żeby miał tylko jeden duży, wielki prostokąt na tym polu. Wtedy na tym prostokącie on sobie będzie tutaj cały odcinek już działał, jak będzie sobie tutaj kosił. Dobra, daj mi skład gleby. Uuu, to trzeba orać. O, to. W sumie to fajnie, że będzie trzeba orać, bo sobie zrobię fajny odcinek z orki. Ja zostawię John Deere'a i tutaj będziemy tak przez dwa pola orać. Ja sobie to ówcześnie pogładzę teren i sobie wyrównam go. No, wyrównam go i sobie objadę. I sobie obrys pola zrobię. O tak, o to chodzi. No i dobra, i elegancko. Tutaj do słupa będę miał wycięte, więc będę ja to ręcznie wycinał te krótkie. Bo tu jest słup i on będzie miał problem, żeby to wykosić. No, wtedy ten słup się zablokuje. Czy zablokuje, no ominie i wtedy będę musiał poprawiać, a po co, jak mam drugi kombajn, to mogę sobie go puścić, tak? W sensie mogę ręcznie sobie kosić, a on sobie będzie po tym długim, długim prostokącie kosił. No, tam u góry też jakoś mu tam w miarę ładnie wykoszę. Czy tak jak idzie droga tam. Jak idzie droga, mu tam wykoszę i będzie dobrze. Betoniarze. No i dobra, i elegancko. Sobie tu zaraz wysypię.
Kombinezon będzie pełny. A, i on dojedzie do końca. Dobra, zarąbiście ty wyszło ty. Elegancko. Podoba mi się to. Że on dojedzie do końca i będzie miał całe pole zakolone i będzie akurat cały rządy pełny. Czy cały rząd. No tak, cały życia pole pełny. W sumie dobrze powiedziałem. To czemu ja się zastanawiam, czy czemu. Czemu ja się zastanawiam? Przecież dobrze powiedziałem. Tak przez chwilę moją twaka złapałem, się zastanawiałem. Ale ogólnie powiem wam, że miałem pusty zbiornik, czy nie miałem? Chyba nie miałem. Czy miałem? Ej, bez kitu, zapomniałem. Nie wiem, będę musiał na odcinku zacząć. Czy miałem pełny zbiornik, czy nie miałem? Czy miałem coś w zbiorniku, jak tu przyjechałem, czy nie? Ale mi się zdaje, że chyba nie, więc. Jeśli zrobię trzy poprzeczniaki, ja mam 17 ton. To łopan! Dobra, tutaj co tu jest? To mnie nie interesuje. Dobra, John Deere też trzeba będzie wysypać, ale to za chwilę. Aha! Dobra, szybko trzeba go zwolnić, bo on dojechał do słupa i już kombinuje. Ja pierdzielę! Na ostatni przejazd mu zabrakło miejsca w zbiorniku. W sensie, jak on miał tam jeszcze ze 300 kilo miejsca? No może nie 300, ale tak z pół tony więcej jakby miał, to by dał radę. No i no by dał radę. 40 i tam 50 jest. O, tu mamy 100 ton rzepaku już nakoszone. A tutaj jeszcze końca nie widać tych pól, więc... Tak naprawdę dopiero skosiłem te dwa nowe pola. Więc będę musiał jak nic zostawiać nowe silosy. I chyba miejsce na kombajny trzeba będzie inne zdawać. Tam właśnie w tym miejscu będą stały dodatkowe silosy. Na razie dwa, żeby mieć 700 ton. A później się zobaczy. Później trzeba będzie wykupić. No ale te dwa ciągniki trzeba jeszcze kupić, bo... Albo może nawet i trzy. Powiadają tutaj, kwent ma dużo godzin. No 27 godzin, no to nie jest aż tak tragiczne. Dobra, a jak puszczę kombajn, to on mi to ogarnie? Czy nie da rady? No, nie będziesz pusty. Pełno szczepa bym się zrobiła. Pewnie tak. Właśnie to zastanawia, czy on mi przejedzie ten przejazd, czy on do słupa się zablokuje. W sensie, czy on podjedzie do słupa i będzie jechał dalej, czy podniesie po prostu header i nawróci się i będzie tak już popłonął. Ale to jest ugór... Co tu jest? To jest ugór, no to zajebiście by tu było soję zasiać, nie? Takie wielkie pole soi? Ty, to jest zajebisty plan. No tu będą te trzy pola. Wziąć kredyt, kupić tą soję. No. I wtedy to ja będę spełniony, bo wtedy po tej soi będę mógł sobie kupić już. Po soi będę mógł kupić sobie te trzy ciągniki, tak? No i będę je ładować w pola, nie? I dwa silniki jeszcze kupić do siebie. Bo chcę zrobić takie coś tutaj na tej mapie, że. Mapie. Chcę zrobić tak, że pierwszy wszystko gole. Do zera koszę wszystko. I potem puszczam dopiero cztery ciągniki z siewnikami. To są ciekawe odcinki z siewów na przykład. Bo mogę sobie jednym jasiać. Na przykład jednym odcinku mogę siać sobie na przykład. Nie wiem, czy będę miał Masaja, czy nie. Muszę się zastanowić nad tym. Ale jakbym miał Masaja, to jednym odcinku mogę siać Masaja. Potem Masajem, potem drugie pół odcinka mogę siać Fendem. Potem w drugim odcinku na przykład kolejnym, jakby miał być siew, to miałbym, mógłbym sobie zacząć 8R. Potem trochę Magnumem posiać. Okej, źle to zrobiłem. Się prawie, że zawiesiłem. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tak sobie myślałem, że ci dojdzie do słupa i się nawróci. Ale dobra, szybciutko to zaraz ogarnę. Wtedy tutaj. Te 6 ton, co on tam ma. To ja się wysypię na tego. Bo...
Czekaj, bo... A nie, bo przed pełnym się spałem. Dobra, dobra. A, on dojechał do tego miejsca, dobra, co to robiliście? On dojechał do tej mojej wcinki. Więc nawet spoko. Dobra, dobra. Ogólnie ten od zera do farmera na odcinku numer 155. Pamiętajcie, że to są nieaktualne dane, bo ten film datuje 14 listopada, jest niedziela 6 listopada. Znaczy nie wiem, co to jest 14 listopada, to jest poniedziałek. To jest poniedziałek, znaczy za 8 dni datuje ten odcinek. Więc też nie sugerujcie się tym, że ja powiem na przykład w odcinku, że jestem na odcinku od zera do farmera, na przykład w 22, bo 19 nie oglądam. Bo obejrzałem tam... No nie do końca, bo te ostatnie odcinki, tam ostatnie 2 miesiące chyba nie oglądałem wcale. I nie mam zamiaru ich oglądać. Niestety musiałem tak pojąć, po się przejechać, ale trudno. Na pewno chciałbym obejrzeć jeszcze, zanim zacznę oglądać serię Od biedaka do kozaka w 22. To chciałbym jeszcze obejrzeć Od biedaka w 19, dokończyć, bo tam skończyłem na 80 chyba odcinku. Tam 80 którymś. To chciałbym nadrobić te 80 odcinku, bo połowę serii skończyłem oglądać. No i potem chciałbym zanim przed tym, dobra, zajebiście to powiedziałem. Dobra, i puścimy sobie go tak. Ten tutaj nie powinien mieć większych problemów. Dobra, Jandir niech to stoi, a ja muszę Jandira przywieźć. 8R muszę przywieźć. No, na szczęście jest odpalony. No i myślę, że jestem w stanie to palą bardzo się skoczyć. Nie wiem, ile jest minut odcinka, ale zaraz zobaczę. Ale myślę, że około 30 minut powinno być. Kończyłem kosić. 22. Pole numer 22 to było odcinek 19 minut. To teraz trochę dłużej, to myślę, że powinno być około tej 30 minuty. No nawet 32 jest. Co mam jeszcze 28 minut. No i to na spokojnie. Dobra, palimy szybko tutaj klasa. Czyli mamy 28 minut, żeby zgolić ten duży kwadrat. Duży kwadrat, duży prostotą. On tam nie trochę krzywo go puścił. Chciałbym trochę bardziej go w prawo puścić. To wtedy nie musiałbym aż tyle dokoszać, ale no dobra, niech już będzie. Dobra, grzejemy za nim. Nie działa to jednak. Na tym headerach to nie działa. Na silnikach to działa, że jak się kliknie 2 razy X, to wtedy można grzać pełnym butem. Dobra, co ty? Co to daje? Dobra, cyk. Kosimy to. To trzeba kosić. Chodź, że on w prawo odbije. Niestety kliny pokoszę tutaj, no spokojnie. Tak, dobra. Dobrze odbił. Kontakt trochę dziwnie nawraca. No to wiadomo czemu. Dobra, trzeba zrobić te dwa poprzeczniaki co najmniej tam drogi, żeby on żadnych Żydów nie robił. A kosił normalnie. 80% było, więc zaraz trzeba będzie Jandira wysypać. Ale ten klin zdąży jeszcze zgolić. Dobra. Grzejemy pędzel. Ile on tam ma? 92. Więc dobra, już nie koszę tego klina, tylko odpalam szybko Jandira, żeby jak najszybciej tu podjechać. Żeby on jak najmniejszy przestój miał.
Dobra, pomocnik B ma pełny zbiornik. Jak to zrobić? No chyba będę musiał go zwolnić, żeby to jakoś trochę realność się zastanowić tej serii, tak? No bo to i tak w sumie 17 na godzinę realne nie jest kuszenie, ale... Ale chociaż ten wysyp, żeby nie był taki, że jeżeli to złoży, to... Żeby chociaż ten wysyp zachować realny, więc odpuszczę sobie. Mogę normalnie przez rzepak podjechać, ale wiadomo jak jest. Ile mamy minut? 36. I kurde, mamy 24 minuty, żeby to zgolić. Jest szansa, żeby to zgolić. A to ostatnie pole to ja sobie poza odcinkiem zgolę tutaj. Bo tu będzie trochę więcej roboty, żeby to zgolić. Ale myślę, że jak rzędy razy wypuszczę tak tutaj, to on sobie da radę. Jakoś ładnie mu te kliny tam poobcinam. Tutaj jakoś ładnie mu to obletnę, tak? Tu jakoś na prosto. Tu jakoś na prosto, to ja jakoś da radę to. A jak to przecież kasem będę tutaj oddał tego klina kosił, więc... Jakoś damy radę to. Się ogarnie jakoś. Dobra, dobra, syp, kolego. Jakby ten dżendro lekko szybciej wysypyło, to też by było zajebiście. No ale wiadomo, tak? Nie można mieć wszystkiego. I na pewno przydałyby się jeszcze te dwa kombajny. Może jakiś case, tylko że... W sumie może jakiś duży case. By się przydał duży case i blank. Ale blank na konfiguracji 30-tonowej z zbiornika. Bo większej niż 30 ton to ja nie chcę. Mógłbym mieć po 60, ale to wtedy by już całkiem było. Miałem na woźnicach 60 ton. Ale wydawało to tam miasto, to tam inaczej. Ale chcę też tak... Jak będę miał 4 kombajny, to już trochę roboty będzie, żeby to wysypać. Wszystko, więc... Teraz chyba będziemy najmniejszy zbiornik, bo 80 ton, bo 18 ton. Właśnie nie wiem ile te... Bo jest chyba taki case duży, amerykański. Że ma ten duży zbiornik na górze, ale nie wiem ile on ma ton, wiecie. Gdyby miał tak 125, 23 jak John Deere, to zajebiście. Ale serio, nie wiem. Dobra, co trzeba poprzeczniaki 3 obciąć. Bo tutaj od asfaltu jednak jest trochę gorzej. Bo jest clean. I tutaj trochę gorzej to będzie szło. No to się da. Myślę, że do końca odcinka jestem w stanie zgolić ten rzepak. Jak zgolimy ten rzepak, no to wiadomo, będziemy kończyć w sumie. No, u mnie co się zmieniło? W sumie od wczorajszego odcinka. No w sumie od wczorajszego, tak. No, znaczy dla mnie od wczorajszego, ale dla nas to nie wiem. Od 10 listopada. Ogólnie jutro wychodzi DLC Texas do American Truck Simulator, więc zarąbiście. Dla was jutro, no bo wiadomo, że to będzie 14 dopiero wrzucone. Ja sobie kupię Amerykana. American Truck Simulator będę kupował tę grę komputerową. Ale ja będę ją kupował dopiero na 25 listopada. Więc już DLC Texas będę miał, bo chcę na maksa już kupić tego Amerykana. Coś takiego bym chciał być. Dobra, tutaj ten klin jest wycięty wtedy. No i grzejemy to w lewo. W sumie na długim to widać, jak on jedzie po długich, to leci mu raz, dwa do zbiornika. Nie ma to tamto. Raz, dwa przybywa do zbiornika. Ja się z tym liczyłem. Wiadomo, jakby był Krux, to na pewno kombajn na prosto nie kolatał, on by sobie zbywał go cały czas, więc to się inaczej było. No ale już nie chciałem go tutaj ściągać. A poza tym, ostatnio się trochę pospinaliśmy o pewną rzecz. Znaczy, w sumie on się spiał, przypluł do mnie, nie ja do niego, ale no dobra, nie będę mówił, to są prywatne sprawy. A generalnie poszło to, że ja gram cały czas w Eurotracka i nie mam czasu na dobrówkę, żeby zagrać w 19 z nim i z Michaelem, ale to... wyrąbane.
16. Dobra, nawracaj, nawracaj, synek, nawracaj, szybciej. Poczekam sobie, aż nawrócisz, bo... O, dobra, teraz jak na 3 będzie, to już będzie dużo lepiej niż to nawracanie. Zobaczyliście, że tutaj trochę się bał nawrócić, bo jeszcze, bo blisko w miarę ulicy miał. Ale teraz już będzie na luzie zawracał. Bo teraz już na 3 przejazdy, to kurde mamy ile? 13, 26, to ma ze 40 metrów od ulicy, no to no spokojnie się nawróci. 40 metrów to nawet byś ciężarówką zawrócił. Tak wracając do ciężarówki, to ja mam tutaj pobrane ciężarówki dwie. Duffy Scania, ale to tylko będzie, to będzie używane. To ciężarówki będą używane tylko do sprzedaży zimowej. I tak jak mówiłem, żeby stały na polach, przy polach, o. A ja będę sobie przeładowczą na to. I chyba sobie tą oryginalną 70 tonę garnę przeładowczą. Bo chciałem sobie jakiegoś Bergmana garnę z modów, tak jak miałem 40 ton kiedyś na Osinie. Nie wiem, czy pamiętacie, bo... Ale to... Stwierdziłem, że to za mało będzie na tą mapę, na te kombajny. Że ja tylko bym wtedy chyba praktycznie, co ja bym tam dwa kombajny wysypał, by była pełna prawie, że przyczepa. A jakbym miał tą dużą kinsę 70 ton, bo tutaj jest taka, to myślę, że elegancko by było. Dobra. 17700. Wiem, że jądro jest pełny, już idę go wysypać. I klas też jest pełny. Więc klasikiem stanę co tak. Muszę trochę niestety cofnąć. Nawet dobrze, że wsiadło pierwsze rzędyle. Nawracamy, to będzie drugi zbiornik. Jeszcze jeden i będzie pełna wszczepa. Powiem tak, czy ja w dzisiejszym odcinku zdążę przejechać na drugie pole jeszcze? Klasem tak. Myślę, że klasikiem zdążę przejechać, sobie chociaż poprzeczniaka obciąć jakiś jeden mały. Ale na John Deere'a nie liczę, bo myślę, że on do końca odcinka będzie tutaj golił sobie. Dobra, dobra, dobra. Grzejemy. Wow. Dobra, przejadę tak, żeby tutaj w miarę szybko to było. Ale szarpnęło, może trochę przymocno. Też nie wiem, sobie dobrze szarpnęło. O, akurat John Deere się wysypał, więc... Jego coś więcej. Jeszcze zaraz jak się wsiądę, to zaraz klas będzie pusty, więc akurat będę kręcił dalej właśnie. Dobra, 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 pal tego kombajna szybciej. I odjechać trzeba szybciej. Cyk. Teraz ogień na tłoki. Dobra, dobra, dobra. Ile mamy minut, bo to jest ważna informacja? 45. 15 minut to taki kwadrat mam do koszenia. Może mu czasu zbraknąć.
No, jednak mi trochę czasu zabraknie. Ale ja będę miał to z kolony sobie po prawej. W sumie to po lewej. No i tak to jakoś to leci, nie? Wtedy jak już 19 będzie zakończona Felsblum, a to już wtedy zarobiście, bo wtedy jak się Felsblum skończy, bo chcę go w miarę szybko zakończyć. O, zarobiście. Chcę go w miarę szybko skończyć. No wiadomo, tutaj jeszcze mam może do mapy do kupienia, ale to się nie bójcie o to. Bo zaraz kupię 13. Na kolejnym odcinku kupię 13. Na razie zbada glebę. Nie, w sumie nie będę nawoził tego, bo po co? Bo to była tylko soja. Tutaj się to skosi, bo w kolejnym odcinku będą też żniwa. Będziemy owiec skosić, ale owiec to już raz dwa pójdzie. Tak mi się wydaje. Nie będzie odcinka półgodzinnego, nie będzie godzinnego odcinka ze żniw. Ale rzepak chyba sobie poza odcinkiem zakolę. Muszę właśnie tego case'a zobaczyć, czy on ma jakiś duży zbiornik. No fajnie, w sumie jakby to był jeszcze case i niewola, to zajebiście by było. To zarobiście, bo bym miał takie w sumie 4 najlepsze marki kombajnów. No w sumie jeszcze mógłby być piąty ideal. 17 stopni miał, najmniejszy zbiornik był wtedy. Ale to jeszcze nie wiem. W sumie raz przy razie będę kosił, będzie lepiej widzieć na to. No tutaj zanim do drzew dałem, to tak. Cyk. A gdzie jest żądier? Z której strony pola? Z tamtej. A! Wykręciłem się! Achievement get. Nie no, żarty. Ale się nacieszę z tego powodu, że wykręciłem się. Że nie musiałem cofać. A ten nam jak nie zostanie tam wyrąbany w niego. To go tam się siewnikiem kiedyś zagarnie, jak będzie chciał. Jak nie siewnikiem, to po prostu usknie. I tyle będzie po robocie. Dobra, nawracamy. Ja tam zgrzeję, ma znowu 80%, więc zaraz będą chciał znowu jechać Jondira wysypać. Jondira i znowu będą chciał jechać wysypać Fenda, więc... To tak... Zastanawiam się, jeśli będzie miał duży zbiornik, case będzie miał dużo większy zbiornik, na przykład niż ideal, no to wtedy ideal już bym nie brał, tak? Bo po co? Wtedy bym sobie kupił dokupił sobie nie Holanda. By było zarąbiście, ale to się zobaczy jeszcze wszystko. Czas pokaże. Może do końca roku uda mi się nagrać tę serię do końca. Ale tego ja w stanie wam jestem, nie jestem w stanie powiedzieć. W sumie jakbym Felsbrunem do końca sobie nagrał. W sumie trochę jeszcze odcinku zostało, tak. Ale myślę, że teraz jak już kupię sobie te dwa ciągniki, dwa siewniki, to wtedy już myślę, że robota będzie raz, dwa szła. To najgorsza będzie opcja zimą. Najgorszy będzie czas do przewijania zimą, ale to się da. I chciałbym mieć dużo krów na tej mapie, na tej serii. A na razie mi to średnio idzie. Minęło 20 odcinków, a mi się urodziło 5 krów. Więc wychodzi na 4 odcinki jedna krowa. Mniej więcej. Dobra, teraz żeby to szybko zrobić, to wjadę sobie w rzepak po prostu, już wyrąbane to. Chcę jak najwięcej skoczyć na tym odcinku. No, to tutaj po prawej, to sobie po odcinku i tak będę się odkosić i tak. Ale wiadomo. Sobie ja to zaraz ogarnę ten save'a, żeby już pod kolejny odcinek mieć przygotowany.
Dobra, tu jest zagarnięte, tu jest zagarnięte, jest ogień. Zaraz sobie tutaj wrócę ten fendę od razu szybko, zanim się wysypie, to powinienem sobie z Engine'em tam się przejechać. Ale już widzę, że tak nie będzie, więc najwyżej po odcinku będę musiał sobie dobrać trochę kredytu i postawić jeden dodatkowy silos. No jak nie silos, to tutaj na czapę będę wypał, bo łyżkę mam 20 ton, więc raz, dwa będę tu sobie wrzucę. A mam 140 ton na silosie już. No a tu jeszcze jedno wielkie pole to zostało po prawej. Do skuszenia, więc ciekawy, ciekawy. Dobra, grzejemy. Odcinka nie wyłączyłem, nie. 51 minut mamy. Czyli 9 minut mam, żeby to skończyć. To się nie da. Ale połowę tego jeszcze tego utknie. Więc dużo poza odcinku nie będę wyłączyłem. Tutaj dokończyć te pole. Też może lekko przedłużę, żeby on to dokończył, John Deere. No i tutaj już na pewno zacznę sobie te pole kosić. Zajemy. Dobra, rozkładamy tutaj to. Chcę pierw John Deere'a wysypać zawieź, żeby jak już będzie ten. Bo już ma 50%. Więc zanim ja dojdę na pole, to on będzie miał 70%, więc... Więc tak to będzie... idealnie. Dobra, grzejemy, grzejemy. On już zawrócił? Dobra, grzejemy. Wywrotka 33%, ten 37%, więc trzeba będzie powolnie palić. Chcecie czas. Dobra. A znowu idzie. Dobra, tam zostało 4 przejazdy chyba, długie, znaczy długie, no 4 przejazdy zostały jeszcze na tym, takim, na tej odnodze i to będzie wszystko. Dobra, to na razie zostawię. Jak będzie pełny klas, to przyjadę z tym fendem. A on będzie w miarę szybko pełny, bo zostało mi. Dobra, zrobię tak. Następny się w trawie i rzepaku. Wapnął prawa, dobra. Dobra, nawracamy, nawracamy szybko. Grzyk, 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 grzyk. Dobra, 53 minuty, więc jeszcze jest na spokojnie. Mamy jeszcze 7 minut, więc on tam sobie ogarnie to w miarę duże. A ja sobie jeszcze tutaj wytnę poprzeczniaki tutaj od binów. Na równo chyba sobie z binami tak wytnę. Ten co ten trzeba kupić w dresach tu pierdzieli. I 1, 2, 3. Ty. Dobra, mnie interesuje mnie to. W sudoku. Dobra, dawaj, co mi... Dobrze, że on był odpisany. Odpalony.
robisz to. Nie no, ta kiszonka da mi praktycznie do końca serii starczy. Bo ja tej kiszonki tak naprawdę nie używam wcale. Nie używam wcale kiszonki, bo nie potrzebuję. No wiadomo, że jak się Blyk znowu urodzi, to będzie przeromar. O! Ale wysadziło. Dobra, ten jest też pełny. Dobra, ale tutaj coś się nie wysypuje, coś zepsułem. Co mi tutaj się rozrezło z wizyny? Nie wiem, co się stało. Dobra, 16 już jest. Się jest dziwnie to zacznie. Dobra, wyjąć tego pracownika. Tutaj muszę puścić pracownika. 14 tam dopiero wysypię. Dawaj, dawaj, dawaj. Syp to szybciej, panie. Dyk, 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 dyk. Wracamy szybko. Tu zasupę do kosza i kończę odcinek, bo mam 58 minutę. Więc chyba trzeba będzie skończyć powoli odcinek. No, a resztę to... To się samo jakieś skoci poza odcinkiem. To drugie pole. W sumie to około godziny mi zajdzie zanim tam to skoszę. Bo trochę kręcenia tam będzie na tym polu, więc... Będę musiał tak skipnąć jeden dzień cały, żeby był obiec na kolejny odcinek. Więc jakoś to trzeba będzie zrobić. Dobra, na pół to wezmę, bo i tak bym tego nie wziął. Na cały header bym tego nie wziął, bo to wiadomo. Skoro wtedy nie wziąłem, to teraz też bym nie wziął. Ale chyba będę się cofać. I pyk. Obok supa. Obkoszone ładnie. A wracamy i grzejemy. Ostatni przejazd na tym polu. No, mam jeszcze minutę na odcinku, więc... Jeszcze tutaj zrobię poprzeczniak od tych choinek. I do silosa się dokoszę. I wtedy na koło gospodarstwa skończę. Dobra, to jest koniec. Ale pół pola tego jest golony. Czy pół pola to sam rząd jest golony, ale... Tak 3/4 pola jest golone, więc... Myślę, że jakbym tak przedłużył 10 minut odcinek, to było przeskoszone całe. Ale no nie będę aż tak bardzo was trzymał tutaj długo. Wiadomo jak jest. No. Wiadomo jak jest. Czas się liczy mój i wasz. Ten film będzie około 4 giga waży, więc 4 godziny będę przesyłał jak nic. Ale to się da. To się wszystko da. Nie ma problemu, to się wszystko da. No i teraz co tu zrobić?
to trzeba będzie chyba poprzecznik na równo wyciąć. Na trzy przejazdy. No tak trzeba zrobić. Poprzecznik na trzy przejazdy, a reszta wyrównane. No, a potem się przeciąć równo z asfaltem. Żeby mieć ładnie tutaj ten klin do wykoszenia. No to na spokojnie, to się da. Się wszystko da. Tylko trzeba czasu i czasu. Myślę, że gdyby nie te dwa nowe pole, co mi zajęły 20, prawie 5 minut do koszenia, to myślę, że byłem prawie cały w stanie zgolić te dwa pola prawie. Więc fajnie. No i dobra. Trzy poprzeczniaki też jest fajnie, na spokojnie. Obina się nie zablokuje nigdzie, więc... John Deere będzie miał co robić znowu. Tak go puszczę, bo będzie chyba najlepszy pomysł. No najdłuższe przejazdy są. Jeszcze na tym odcinku co robiłem. Miałem 38 tysięcy jak zaczynałem odcinek. No 7 tysięcy zarobiłem, no. To robicie. Dobra, teraz muszę włączyć to. I tylko zrobić tak. Crafting, później to opisać. Dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.